Siema misiaczki i misiaki i puszyste misiaczki, z tej strony Rzym, youtuber. A dzisiaj witam was w kolejnym świetnym odcinku na tym kanale. Niecały tydzień temu wrzuciłem wam na społeczność ankietę o treści, czy chcecie filmik z Luxa, i 68%, prawie 69% było na tak, więc dzisiaj spełniam wasze prośby i wrzucam Luxa. Przed rozpoczęciem filmu oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba będzie mi wtedy bardzo miła, tymczasem jeszcze trzeba pozdrowić moich wspierających, gdzie we wspieraniu naszły dosyć duże zmiany. Ostatnio przyszła mi wypłata z YouTube'a i to są pieniądze, które dostaję od was za reklamy. I jest to mało, nie mogę sobie kupić nawet za to Big Maca. A to jest hajs od fana JJ'ki i Farela, który zapisał się już w annałach historii tego kanału. Dzięki tej rozbudowie systemów wspierających na moim kanale, tak naprawdę wspierający za 10 zł, ci co byli najmniejsi poprzednio, mają dodatkowe bonusy w postaci zapisów streamów, które nigdy dla nich nie były. I dodałem wspierającego za piątkę i myślę, że za długo już o tym gadam, więc zapraszam was na film do Luxa, bo dużo się tam zmieniło. A więc witam was w moim Luxie i nie wprowadzono tutaj aż tak bardzo, jest to Alfa 098, jednak wprowadzono to, co w DSJ-cie można było zrobić poprzez użycie jakiegoś tam skryptu, czyli kompleksy skoczni. Między innymi dalszej części update changeloga nie czytałem, dostałem tylko info, że są kompleksy i zagrałem sobie na kilku z nich przed nagrywaniem tego filmu, jak ogarniałem sobie sterowanie, ponieważ teraz zacząłem korzystać z BlueStacka, wcześniej korzystałem z Noxa, lepszą wydajność ma. Justi Koskela, czy to ty, Szymciu? To robi Justi po godzinach, na pewno nie update'y do swojej gry. Udało mi się ogarnąć sterowanie na tyle, że skacze mi się lepiej w tego Luxa. Jeszcze będę musiał je wymasterować. Skoczni mamy tutaj dużo, nie? Swoich skoczni nie mamy, bo tutaj jest ogólnie nowe konto. Nie połączyłem go, muszę sobie je połączyć. I zobaczcie tutaj, Poland Complex. Zobacz, skoczmy sobie na najmniejszej skoczni z Poland Complex, czyli K40 HS60. Duża rozpiętość między jak na K40, 20 metrów w punkcie tym K się mieści. I patrzcie, jak to fantastycznie wygląda. W opcjach kamery wyłączyłem sobie pikselizację. Możemy sobie tę kamerę odwrócić i w tym momencie będziemy widzieć trochę skoczni tej większej. Rzym z Włoch, no niestety nie skoczył. Teraz jednak skoczymy. Oczywiście mamy tutaj pierdyliard kamer, na których nie wiem, czy ktoś na co dzień skacze. Ja sobie ustawię te 3D+, to co na tym skakałem. Odzoomujmy sobie to trochę, tak jak ja to zrobiłem, i sobie przesuńmy ją. I to są mniej więcej moje ustawienia, więc spróbujmy po prostu sobie skoczyć, bo moje ustawienia teraz myślę, że są lepsze do skakania. I jak widzicie, skaczę trochę dalej. Jeszcze system lądowania muszę ogarnąć, ale skoczyliśmy za punkt K, 42,5 metra. I zobaczmy sobie to z kamery, jest pierwsza osobówka jakaś. Jest! First player, FPP, czyli first person, nie pamiętam, sorry, nie będę się błaźnił. Jezu, jak to fantastycznie wygląda. Naprawdę. Ja tutaj nic nie bejtuję. No dobra, abstrahując od pozycji, leciałem pod skocznię, chciałem sobie skoczyć jak z F4 w DSJ-cie. Wróćmy na moją 3D+, jednak. Skoczmy sobie tu jeszcze raz, bo fajnie się skacze na tej skoczni. Okej. Okay. To będzie daleko! 54,5 metra! Zmiana ustawień przyniosła jednak zamierzone efekty. Teraz wybijam się tylko klawiszem na klawiaturze, a ruszam się w locie myszką. Wcześniej robiłem wszystko myszką, dlatego latałem fatalnie. Więc jest opcja, że będziemy skakać coraz lepiej. Zobaczmy sobie jeszcze jakiś inny kompleks, bo coś tutaj na pewno dodano. Kanada! K10 HS15, o Jezu! Global... Stefan West, 66 metrów! Okej. Okay. 66 metrów, szacun, chłopie. O, skoczyłem za HS, 15,5 metra. Teraz chcę zobaczyć, gdzie jest linia rekordu. Nawet jej nie widać. Czemu tu jest rekord 66,5 metra? Jest, 14 metrów, bardzo ładnie. Skoczmy sobie tu jeszcze raz i zaraz pójdziemy może na coś większego. 16 metrów nieustane, no nie, no mówię. Jeszcze muszę ogarnąć tutaj system lądowania, bo on jest jeszcze nieogarnięty przeze mnie. Nie zbindowałem sobie nic, chociaż chyba myszką się ląduje najlepiej. Jest 16 metrów, jest za punkt HS, noty 19, Kazachstan, Rosja, Francja, Norwegia i Słowakia. Słowenia, przepraszam. Słowenia tutaj jeszcze ocenia. Chodźmy na Japonię, HS 160. Rekord Slav 208 metrów. Ale ładnie wygląda graficznie ta skocznia, naprawdę. Jezu, co to za krótki rozbieg? 64 na progu, to wygląda jak sekcja eksperymental w DSJ-4. Ale daleko! Ale mi się ta skocznia podoba, 172,5 metra. Dobra, naprawdę już ostatni skok, ale ta skocznia mi się spodobała. 60 na progu. Idealne wybicie. Dobrze mam je zbindowane na klawiaturze. Nie wiem, czy jest to legalne, chyba jest.
No i teraz nie wylądowałem. To jest, mówię, mój mankament. Zobaczmy, czy w skoczniach od widzów, znaczy skoczniach od widzów, w skoczniach od ludzi są kompleksy. Czy ta gra jest na Steamie? Incoming luty 2021. Ostatnio był chyba trzeci kwartał, jak dobrze widziałem. Okej, nie ma Luxa na Steamie, właśnie to sprawdziłem. Zobaczmy, co się dzieje na Hill Creatorze. Okej, zaciekawiła mnie nazwa tej skoczni. Dlatego sobie na niej skoczymy raz. Chyba nie ma tu kompleksów jeszcze od ludzi. Chyba, że są, a ja się nie znam. 96%. Teraz tylko ten lot skontrolować. No tutaj robię na pewno mniejsze ruchy niż w DSJ-cie. Jest ok, o, już nie jest ok, o jest ok. Trochę daleko. Skocznia, nazwa skoczni zobowiązuje. 616,5, dobra, nie ustanę, ale jest git. I zobaczmy sobie jeszcze nie dla, ciekawe nie dla kogo, nie dla mnie pewnie, nie dla Rzyma, dla pana to, ale stromy najazd. Ale też konstrukcja, ciekawe co tu się zmieniło w Hill Creatorze, nie położyłem się, ale przynajmniej wylądowałem telemarki. O, 100%, 100%, 100%, leć, Adam! Daleko, 150, jakiś, dobra, świetna skocznia, dziękuję. Piękny, daleki lot i tym akcentem zobaczmy dalej sobie, co tu się dzieje. Player, Player Hills, Build New Hill, w ogóle tu są, tu jest tyle online hills jakieś. Best, new, yours, like, dislike, no vote, M down, best, wow, yay. Weźmy sobie w Hill Creatora. Hill Template, okej, weźmy sobie coś małego. Ale tutaj jest, wow, Hill Complex. Dobra, zrobimy sobie taką skocznię. Kompleks parameters, czyli są może jakieś kompleksy od ludzi. Ja się tam nie znam, można tu robić jakieś kolumny. Wow, wow, nice. Można dorobić coś takiego. Świetnie to wygląda. Dobra, profil mamy jakiś tam zrobiony. Generating simulation data in progress. Okej. Ja naprawdę nie wiedziałem, że w tej grze tyle się zmienia. I to nie jest, że to jest jeden update na 3 lata świetlne, tylko to jest kilka update'ów na miesiąc. Ja nie wiem, czy pamiętacie pierwszy odcinek z tej gierki, w którym, no te, w tej grze naprawdę nie było nic, poza tym, że sobie skakaliśmy. Ja w to też grałem kiedyś jeszcze. Jak ja jeszcze grałem w tę gierkę na telefonie, tak sobie for fun, nie nagrywając jej, to ja pamiętam chyba pierwszą czy tam drugą alfę i w tej grze podziało się mnóstwo rzeczy. Lokalizacja, możemy sobie wybrać lokalizację, oczywiście wiadomo, że wybierzemy Włochy. Dobra, jakiś kolor, preset, dobra, to sobie weźmiemy. I tam w tle możemy skocznie zrobić w ogóle. Dobra, test. No to mnie ciekawi, test tego. I zrobiliśmy kompleks skoczni. Jak to wygląda? Brzydko, ale no ciul z tym. Jak się tu skacze? Aha, ja punktu HS nie zmieniłem. No i skocznia zapisana. Naprawdę ta gierka może być niezłą alternatywą na moim kanale do DSJ-a. Ja nie mówię tego jakoś prześmiewczo i w ogóle ja to mówię w sensie takim, że jak to wyjdzie na pecety i nie będę musiał grać przez BlueStacka i sobie kupię tę gierkę, bo ją kupię, to naprawdę szykuje się fajny content poza sezonem również, bo poza sezonem nie mogę przestać nagrywać i nie chcę przestać nagrywać, więc taki luksik. Nagrywa się to fajnie, szybko, przyjemnie. Skocznie od widzów, dużo tego może i będzie. Zrobiłem skocznię, na której się nie da skakać. O, fajny punkt HS na płaskim. Świetna skocznia, Rzym. Dzięki ci, że takie skocznie robimy. Zmieńmy ją trochę. I mamy własną skocznię. Jak się tu skacze? Przetestujmy. Może teraz. Ten kompleks tam z tyłu. Nie wiem, jaka tam jest z tyłu skocznia. Nie wiem, czy nie ta sama przypadkiem. Dobra, zrobiliśmy sobie własną skocznię, na której nie umiem skakać. I trochę jest zepsuty ten kompleks. Ale kto by się patrzył, że jest zepsuty? Bardziej liczy się to, że zrobiłem go ja, Rzym YouTuber. I... A, zrobiłem skocznię, na której nie umiem ulecieć punktu K. Dobra, jak nie umiem ulecieć punktu K, to taktyką na 300 IQ jest przesunąć ten punkt K bliżej. Tak samo w DSJ-cie. Nie umiesz skakać na skoczni, przesuń sobie punkt K 40 metrów bliżej. I będziesz umiał skakać, a ja nie umiem skoczyć tu punktu K. Przypominam, że jest to moja własna skocznia. Ostatni skok może... Znowu mi myszka, z myszki mi znowu nie załapało. Świetne noty za styl, świetny skok, Rzym, nie zmieniaj się, jeszcze raz. W ogóle konstrukcyjnie ta skocznia wygląda ultra ciekawie. No, w okolicach punktu K, 45 metrów, świetny skok, Rzym, jesteś fantastycznym człowiekiem. I tak na zakończenie już tego. Zobaczmy, co się dzieje w Lux Ski Jump Cup. Gdzieś skaczą, dobra.
HS25, we want global chat. Ok. Fajna skocznia. A! Oni tu 19 metrów skaczą, to ja skoczę 50. A, ok. Dobry skok. Świetny! Wow. I to jest, on dalej leci, on nie wylądował. I tym miłym akcentem kończę ten film. Dziękuję, że ze mną byliście. Idę teraz to montować, więc nie robię długiego pożegnania, żeby się nie wpieprzyć w minę. Elo. Check spin like a cyclone.